Nie będę polskiego rządu chwalił ani ganił, bo tak naprawdę należy mu się jedno i drugie. Ja chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię wolności, którą grupa urzędników chce zabrać Polsce, innym krajom i wszystkim i większości tu obecnych posłów. Ci urzędnicy uznali, że skoro mają tak wysokie pensje, to są upoważnieni do tego, by rządzić tymi, którzy ich mianowali. Jeśli wy, wybrani przedstawiciele narodów, pozwolicie, by ci urzędnicy wygrali w wewnętrznych sprawach Polski, to za chwilę podporządkują oni sobie również i wasze kraje. Zamiast rządzić w imieniu narodów, będziecie służącymi Komisji Europejskiej. Będziecie służyć grupie urzędników. Urzędników, których ego po mianowaniu ich na komisarzy urosło tak niebotycznie, że uznali się władcami narodów i krajów. Niektórzy szefowie grup parlamentu są powiązani z tymi urzędnikami. I oni tak zagłosują, jak się z nimi mówili. Ale większość posłów nie jest powiązana. Nie dajcie kupić swojej i swoich krajów wolności szantażem reelekcji czy lojalnością partyjną. Dziękuję. Vielen Dank, Herr Kollege Szoltek. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Korwin-Mikke. Dziękuję, panie przewodniczący. Pan Franciszek Timmermans ma absolutną rację, mówiąc o zagrażaniu prawa w Polsce. Dlatego jutro rzucam Parlament Europejski i wracam do